Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. W ostatnim nagraniu omówiliśmy o kręgosłupie, natomiast dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów o stawie barkowym. Pokażę Wam dzisiaj dwa ćwiczenia. W pierwszym skupcie się na ogólnej mobilności stawu barkowego. W drugim natomiast skupcie się na poprawnej technice wykonywanego ruchu oraz na tym, żeby nie dokuczały Wam żadne dolegliwości bólowe. W pierwszym ćwiczeniu pozycja wyjściowa to podpór przodem. Pamiętajcie, żeby dłonie były w jednej linii ze stawami barkowymi, a kolana ze stawami biodrowymi. Pamiętajcie, że w tym ćwiczeniu nie chodzi o to, żeby jak najmocniej rozciągnąć tylne pasmo kulszowo-goleniowe, ale o to, żeby jak najmocniej zaangażować barki. Wasza głowa oraz klatka piersiowa powinna znaleźć się jak najbliżej ziemi, natomiast reszta tułowia i plecy powinny znajdować się w linii prostej. W drugim ćwiczeniu pozycja wyjściowa to leżenie tyłem. Pamiętajcie, że ramię musi być odwiedzione do 90 stopni, natomiast łopatka musi być ustabilizowana. Pamiętajcie, że w tym ćwiczeniu wykonujemy dwie rotacje. Rotację zewnętrzną oraz rotację wewnętrzną stawu ramiennego. W rotacji zewnętrznej możemy spokojnie sięgać do 90 stopni, natomiast rotacja wewnętrzna to tylko 45 stopni. Pamiętajcie o tym, że są to ćwiczenia rozgrzewkowe, a nie docelowe. To wszystko, co przygotowałem dla Was na dziś. W następnym odcinku porozmawiamy sobie o klatce piersiowej. Do zobaczenia!